Gdy Westalianie najeżdżali nową Westroję, nie spodziewali się, że ja i Drago ich odwiedzimy. Musimy przecież uwolnić Bakugany. Żarty się skończyły! Dołączyliśmy do ruchu oporu Bakugan i wzmocniliśmy siły. Razem mamy większe szanse, żeby pokonać Weksosów, odbić nową Westroję i uratować Bakugany. Zwyciężymy, Drago! Bakugan bitwa! Powiedz, czy plan już masz? Przeciwnik ci śmieje się w twarz. Podnieś na niego wzrok, potem zrób pierwszy krok. O swoje życie grasz, bo w sobie wielką masz. Świat to gra, a ty, ty i ja. Twoja walka już gra. Nie jesteś sam, sam, sam. To jest Bakugan. Bakugan, bitwa! Chcesz, Drago? Żaden problem. Bakugan bitwa! Pyrus, Drago, star! I to ma być Drago? Co oni z tobą zrobili? Za późno! Bakugan, młodzi wojownicy! Żegnaj, Bakugani! Drago! Okropne! To Drago? Bardzo się zmienił! Drago, nie! To ja! Dan, twój partner! Niesamowite! Nawet potężny Drago nie oparł się Weksosom! Ale to wciąż mój Drago. Choćby nie wiem co, zawsze będziemy czuć między sobą więź. Nie zrezygnuję z niego. Słyszysz, Drago? Nigdy nie odpuszczę! Usłyszał to! Mistrzu, uważaj! Drago mnie atakuje? Bakugany są niczym zwierzęta. Teraz to ja jestem panem Drago. Mam nad nim pełną kontrolę. Więc mów co chcesz i tak cię nie posłucha. Tylko ty tak myślisz. Pożałujesz tego spektra. Zobaczysz. Ten uśmieszek zniknie z twojej twarzy. Gdy już z tobą skończę, sprawię, że Drago znowu będzie sobą. Zrozumiałeś? Obiecujemy ci to. Żałosny ziemianin, ty i ten twój przeterminowany Bakugan nie macie żadnych szans przeciwko rdzeniowi Westroi połączonemu z zakazaną kartą. Supermoc aktywacja! Dainu Kokus X! Wzrost mocy Drago. Drago, uratujemy cię! Masz moje słowo! Karta supermocy start. Supermoc aktywacja! Maksymalna nowa! Apolonir, wzrost mocy. Całkiem nieźle, ale ja jeszcze nie skończyłem. Pamiętasz, do czego służy zakazana karta? Pozwala wydobyć z Bakugana 200% mocy. Oczywiście to ma dla niego także negatywne skutki. O nie! Poziom mocy Drago podskoczył jeszcze bardziej! Nieźle, co? Dzięki supermocy Dainu Kokus X poziom energii Drago będzie zawsze o 200 punktów wyższy niż u jego rywala. Co ty na to? Coś czuję, że Dan może sobie nie poradzić. Spektra jest mocny! Ta bitwa nie idzie po naszej myśli. Ciekawe, co jeszcze kryje w sobie ta jego zakazana karta. Spektra, Bakugany nie są aż tak wytrzymałe. Zniszczysz go, zobaczysz! Ha! Kto się boi użyć pełnej mocy, nie zasługuje na nią. Dlatego nigdy mnie nie pokonasz. Naprzód, Drago! Karta supermocy start. Supermoc aktywacja! Płonący smok! Wzrost mocy Drago o 200 punktów. O nie! Uważaj, Dan! Dan nie może wzmocnić Apollonira! Już po nim! Mylisz się! Mam coś w zanadrzu! Supermoc aktywacja! Neo Balu!
Ta supermoc niweluje poziom energii rywala do wyjściowego poziomu mocy Apollonira i neutralizuje tym samym działanie Deinokokusa. Mój następny ruch obniży poziom mocy Drago do zera. Karta supermocy start. Supermoc aktywacja! Redukcja Saja! Posłuchaj, Drago! Już czas wrócić do swoich przyjaciół! Poziom mocy Drago spada! Dan wie, jak wygrać walkę, nie krzywdząc przy tym Drago! Dan, świetny ruch! Dosyć tego! Supermoc aktywacja! Deinodurance X! Co to za ruch? Nie wiesz? Drago kradnie właśnie twoją moc i pozbawia cię szans na wygraną. To nie potrwa dłużej niż minutę. Tyle czasu mi wystarczy. Supermoc aktywacja! Siła rozproszenia! Jak to wróciliśmy do punktu wyjścia? Siła rozproszenia przywraca Bakuganom ich wyjściowe poziomy mocy. Dzięki temu Apollonir bez problemu zwycięży Drago. Może to przemówi ci do rozsądku? Imponujące, ale zbyteczne. Nie przejmiesz Drago, dopóki twój Bakugan nie będzie miał przewagi 500 punktów. Apollonir, dasz radę! To wszystko, na co stać tego dragonoida? Spektra! Wystarczy twój jeden znak, a zniszczę go! Chcesz z nim walczyć? Helios, trochę cierpliwości. Usiądź wygodnie i podziwiaj przedstawienie. Karta otwarcia! Ha! Nie oddam ci, Drago! Bakugan bitwa! Drago, start! Wiem, że mnie słyszysz, Drago! Nie odpuszczę, dopóki cię nie odzyskam, przyjacielu! Bakugan bitwa! Apollonir, start! Nie tracisz nadziei. Niestety ta zakazana karta na pewno cię jej pozbawi. Supermoc aktywacja! Westroja i... Kolejna zakazana karta. O nie! Drago! To możliwe? Zmusił Drago do przywołania mocy rdzenia Westroi. Jak to zrobił? Przy użyciu tego, głupcze! Synteza supermocy! Darkus X! Użył supermocy Darkusa! Tak, czyżby cię zaskoczył? Synteza supermocy! Ventrus X! To niemożliwe! To była supermoc Ventusa! Tego się naprawdę nie spodziewałam! To wszystko sprawka Spektry! Zmusza Drago do wydobycia potężnej mocy rdzenia Westroi! To umożliwi użycie wszystkich 6 domen! Wszystkich 6? O nie! Jak sam widzisz, Drago jest idealny. Inne Bakugany nie wytrzymywały obciążających eksperymentów. Dzięki Drago i moim zakazanym kartom będę niepokonany! Rdzeń Westroi ma nieskończenie wiele mocy. Gdyby Drago był super dragonoidem, mógłby bez żadnego problemu używać 6 domen. Ale przecież nie jest. Przypominam, że daliśmy mu tymczasowe ciało i zaszczepiliśmy w nim tylko część potężnej mocy rdzenia Westroi.
w takim razie, jak to jest możliwe, że bez najmniejszego problemu używa tych wszystkich supermocy? To zakazane karty zmuszają go do kumulowania energii. Jeśli Apolonir tego nie powstrzyma, ciało Drago ulegnie zniszczeniu, a rdzeń Westroi zniknie na zawsze. Apolonir i Dan muszą zwyciężyć. Inaczej zapomnimy o nowej Westroi. Drago, zniszcz ich! Synteza supermocy! Subterra X! Apolonir! Drago! Przestań, opamiętaj się! Synteza supermocy! Aquos X! Się nieciekawie! Apolonir dostaje baty! W takim razie oszczędzę mu ciebie! Synteza supermocy! Chaos X! Płacze? Drago! Już nie dajesz rady! Drago! Moce zakazanych kart i rdzenia Westroi są zbyt duże. Ich połączenie wyniszcza ciało Drago. Zostało mu niewiele czasu. Co? Nowe ciało, które mu daliśmy, nie jest aż tak wytrzymałe. Niestety Drago może... Drago może umrzeć. Ha? O nie! Jak mogę mu pomóc? Drago! Poważnie? Drago może umrzeć? Jak to? Nie wierzę! Nie, nie, nie! Apolonir, musimy mu jakoś pomóc! Jest jeden sposób, ale bardzo ryzykowny. Jeśli całkowicie przekształcę się w czystą energię, może będę mógł wejść w ciało Drago i przechwycić nadmiar mocy. Dobra, ale jak chcesz to zrobić? Musielibyśmy użyć dumy smoka, tylko że... Tak? No słucham! Zrobię wszystko, żeby uratować Drago. Gdy aktywujemy tę supermoc i przyjmę postać czystej energii, niestety nie będę mógł się bronić ani atakować. No i? Posłuchaj, będziesz musiał rzucić mną w Drago, ale masz tylko jedno podejście. To się uda tylko wtedy, gdy trafisz Drago prosto w pierś. Musisz być bardzo precyzyjny. Dan, jesteś na to gotowy? Możesz na mnie liczyć. Nie spocznę, póki nie uratuję mojego Drago. Dan, posłuchaj uważnie. To nie jest gra. Jeśli spodłujesz, pogorszysz jego stan. Jego los jest wyłącznie w twoich rękach. To ogromne ryzyko. Jeśli stracimy Drago, w nowej Westroi zapanuje chaos. Rdzeń Westroi przestanie utrzymywać równowagę. Upadek naszej planety to będzie wyłącznie nasza wina. I jak Dan? Zastanawia się. Mistrzu Spektra, popatrz na nich. Tak bardzo się boją, że nie wiedzą co robić. Nie przesadzaj. Po prostu planują ruch, nie chcą zrobić krzywdy ich cennemu Drago. Ale Drago nie będzie się z nimi patyczkował. Nic nie będzie już takie jak dawniej. Supermoc aktywacja! Neolegenda X! To za dużo mocy jak na jednego Bakugana! Drago chłonie energię wszystkich sześciu domen rdzenia Westroi! Neolegenda X to miażdżąca supermoc łącząca potężną energię wszystkich sześciu domen. Powiedz, Danie Kuso, masz jakiś pomysł, żeby się jej przeciwstawić? Ich, co się z tobą dzieje? Dlaczego to robisz? Dlaczego? Spektra, dlaczego to robisz? Nie rozumiesz?
Jeśli nasz Dragonoid tego nie przetrwa, to znaczy, że jest do niczego. A wtedy znajdę sobie Bakugana, który sprosta temu zadaniu. Do niczego? Ty potworze! Dość tego! Apolonir, czas na nasz ruch! Jesteś pewien? Potem nie będzie już odwrotu! Drago bardzo cierpi. Nie będę stał bezczynnie. Nawet jeśli mamy małe szanse, to jestem to winien przyjacielowi. Koniec dyskusji! Drago, za chwilę ci pomogę! W takim razie zaczynamy! Do boju! Supermoc aktywacja! Ha! Karta supermocy start. Duma smoka! Co oni robią? Pierwszy raz to widzę. Ha! Chcesz czy nie, Drago znowu będzie mój. Widelcem? Oszala! O nie! Głupiec! Nawet nie zdaje sobie sprawy, co go czeka. Teraz albo nigdy! Spektra! Drago nie jest twoim niewolnikiem i nigdy nim nie będzie! Co? Łączy mnie z nim więź, której nigdy nie przerwiesz, więc nawet nie próbuj! Ja i Drago uratujemy nową Westroję! Och, Dan! Dasz sobie radę! Tak, pokaż, na co cię stać! Do boju! Nakręć się, mistrzu! Drago! Drago! Co ty wyprawiasz? Rozkazuję ci natychmiast załatwić tego pajaca! Drago! Jeszcze tylko trochę! Drago! Przestań walczyć, Drago! Przejęto 2700 punktów. Apolonir przebił się do środka. Dan wspaniale wycelował. On i Drago znowu połączą siły. Jej, udało się! Mistrz Dan jest wielki! Najlepszy wojownik na świecie! Mistrzu, co robimy? Straciliśmy Drago. Co z tego? Zdobyłem wszystkie potrzebne dane. Mój następny pojedynek z Danem skończy się zupełnie inaczej. Do zobaczenia, wojownicy! Nie wygląda na zmartwionego. O, Keith, czuję, że znowu planujesz coś okropnego. Co, Drago? Hej, Drago, odezwij się! Nic ci nie jest. Nie, wszystko w porządku, Dan. Dzięki tobie. Wybacz, że cię zawiodłem. Nie zawiodłeś mnie, stary. Przecież to ja przegrałem bitwę i wpędziłem cię w te wszystkie kłopoty. Przepraszam cię, Drago. To się nigdy więcej nie powtórzy. W takim razie umówmy się, że to nie była nasza wina. Zgoda? No nie wiem. Zgoda.
Odbiłem Drago temu pozerowi Spektrze, a teraz muszę wrócić do nowej Westroi i pomóc Marucho, Shunowi i Ace'owi. Dobrze, że nie będę sam. Zabieram ze sobą resztę wojowników i zamierzam rozbić Vexosów. Nic nas nie powstrzyma. No, chyba że zdrada przyjaciela. Oglądajcie odcinek Więzy Rodzinne. To będzie naprawdę niezła jatka. Bakugan bitwa! Do zobaczenia. Będzie się działo. We'll be right back.